Hej, z tej strony Kaspia, coś jesteśmy z powrotem w Hoju czwórce z Millennium Down modem oraz z Battle Royale modem. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie fajnie to. Okej, okay, Angola? What the hell? Jonas, idzie ci ładnie. A ten Yusufi, Nigerio, umrzesz, ale w ogóle Turcy, what the fuck? Okej, okay. Nieźle im idzie ogólnie. What the hell, Rosja? Powiem tak, komicznie to wygląda. Jak są Rosja wokół Polski, tak dziwnie to wygląda, powiem szczerze. Czy ja chciałbym może rozwinąć więcej teraz innych rzeczy? Mógłbym ogarnąć sobie te tutaj może, bądź jeszcze bym wziął sobie sloty cywilnych fabryk. Tam weźmy sobie tutaj na fokus polityczny. I ile mamy ogólnie tutaj wszystkich rzeczy? W miarę spoko. Powiem tak, kolejne fabryki bym chciał. O! Turcja kontra Polska. Normalnie powiem 1600 powraca w porównaniu do tego, co było. Polska ma teraz chyba przewagę, czy nie? 20. Nie ma przewagi. Dobra, Polska dostanie w ciry. Otomani powrócili. Oj, nie. Powiem tak. Polska nie ma szans. Będzie tutaj podział. Pomiędzy dwóch. Co tutaj mamy? Radar Station. Wiecie co? Może bym wziął w końcu trochę przemysłu. Żeby też tutaj ogarnąć. W ogóle Dominikana w ogóle... Oh my goodness, ci tutaj to no nie wiem. Wait, what? Co ty tutaj robisz w ogóle? A w ogóle wy macie jakieś tutaj... Oh my goodness, ile tych ludzi, nawet nie macie pewnie możliwości tego nic z ogarnięcia przez to. 7 dywizji kontra 43 dywizje. No dobra. Okej. Okay. Intrygujące. To co ujrzałem tam. Chwila. Wyłączmy te dyplomatyczne rzeczy, bo niepotrzebne mi to jest nawet. Honduras Empire? O, oh, wow, okej. Okay. Wait, co? Enemy of India? What? Okej. Okay. Dobra, to wiecie co, weźmy to sobie. I pokażcie mi, czego to mi brakuje. Ojej, no tego mi niepotrzebne nawet jest. Chromu za to brakuje mi trochę.
i gumy. Weźmy ładnik może. I gumę bym może zaczął robić u siebie. Okej, okay, lepsze uzbrojenie obronne. Okej, weźmy internal politics, ogarnijmy i zaraz, Ethiopian Empire? Monarchiści? Wait, ale wiesz, że ty nie walczysz z nikim, Etiopio? What? Are you fucking kidding me? Z Chinami możemy dogadać się. A wiecie, że wy macie tam tylko 3% siły już? Dobra, okej, okay, czyli widzę, że oni tu już... No, o, świetnie, zniknęli w ogóle. O, zero strength. Okej. Okay. Nieźle. Znikają im te dywizje jak... Normalnie nie wiem co. A, nie mamy equipmentu? What? Are you kidding me right now? Dobra, trzeba wziąć to, ogarnąć i tyle. Dobra, czyli mamy to i War Economy. Dobra, dziękuję bardzo. To powiem szczerze, można nawet już ustawić tak. Ty chodź tu i chodź tu. Zniszczyć mi te jakieś dziwne miejsca po nich już to naprawdę masakra. O oh my goodness, tak sobie przypomniałem, że oni mogą jeszcze mnie zaatakować. Teraz tak. Mogę wziąć chyba bardziej w tą część tutaj pójdziemy, żeby mieć jakieś tutaj już więcej uprawnień, jakby to nazwać. O! Wyślijmy tu i kolejne rzeczy, co tutaj mamy. Czego mi brakuje? Infantry equipment. Ech, who cares? Dobra.
Co? Oman? What the hell? Ty, oto derps. Indie, oh my goodness, really? Chwileczkę weźmy, może. Manpower. Dobra, weźmy to może. Ogarnijmy już z lekka. Weźmy może to. Weźmy chrom i weźmy sobie, ogarnijmy może tak. Mamy 15 dywizji, ok. Czyli w tym momencie mam tylko nadzieję, że nie zaatakuje mnie Brazylia. Bo jak mnie zaatakuje Brazylia, to będę mieć problem lekki. Kolumbia aż 90 tysięcy straciła? Are you kidding me right now, bro? Dobra, zatrudniono więcej tego, administracji. Wiem, że to trochę źle brzmi, ale no cóż, teraz weźmy sobie, może zacznijmy... Wiecie co, weźmy to sobie może. Będzie to w miarę spoko pomysł. O, Turcja kontra Grecja, czyli oto derpsi będą pełną gębą za chwilkę. Wait, what? Faroe Islands? W ogóle... Aha, czyli wy tylko się bijecie z nimi. No dobrze, myślałem, że więcej osób będzie się biło. Egipt kontra Maroko. Aha, Angola kontra Erytrea? A tutaj... aha, Etiopia, okej. Okay.
Ja, no dobrze. W ogóle, co? Jamajka? Henry Marby? Dlaczego każdy jest wrogiem Indii? A, na Wenezuelę. Wiecie co? Ja sobie podaruję może. Na razie ustawmy się w tym miejscu, tak na wszelki wypadek. Nigdy nic nie wiadomo. Tutaj mówię, to bym chciał zrobić sobie... O, okej. Okay. Zaraz będą Amerykanie jeszcze dziwniejsze rzeczy robić tu, dobra. Okej, weźmy sobie jedną fabrykę wojskową. Dobra, to teraz tak, ulepszmy może te rzeczy. Teraz tak, tutaj to weźmy Research Time. Oczywiście mi to pomoże, więc bardzo chętnie przyjmijmy to. Czy ja mogę wyrzucić jakąś jednostkę? Nie mogę, a stąd czy jakieś jednostki są? Bo jak nie, to tutaj sobie ustawię na tej rzeczy, po prostu na Amazonii. Linię obrony i zrobię sobie po prostu tutaj linię bunkrów w Loreto. I tutaj praktycznie ustawię się w tym miejscu i będą mnie mogli pocałować. No, w teorii to tak. W praktyce to nie wiem. Czyli mamy tutaj trochę źle. Dobra, weźmy to sobie, ogarnijmy. Dobra, to teraz tak, zmieniamy plany. Ile mamy? 4 dywizje. To weźmy jeszcze, może rzućmy tu. I teraz tak, tu ustawiłbym się z linią obrony. Co do reszty, spróbujmy może tu przeinaczyć ich jakoś. Mam nadzieję, że to nie wyjdzie okropnie. O Jezuniu, 40 dywizji, co? Albo wiecie co? Nie. Przestańmy tu się przestawiać, tylko zacznijmy prawdziwą obronę granic. Dobra, teraz to tak. Drugą część jednostek, którą mogę wysłać, bym chciał ją wysłać do obrony. Tylko teraz coś takiego, o. Wait, what? Are you kidding me right now, bro?
edukacyjną reformę weźmy, oczywiście. W Ekwadorze, no, stracimy trochę ropy, no trudno. Wiecie co, weźmy, spróbujmy tu ustawić może swoje jakieś jednostki. Albo inaczej, dobra, trudno. Zmieniamy linię obrony. Zmieniamy linię obrony, tu ustawmy się i teraz ustawmy się tu, dobra. I teraz tak, usuwamy stąd i teraz ustawiamy się z linią obrony na razie w tym miejscu. Przesuńmy produkcję tu, dobra. Co do cholery jasnej, weźcie się opanujcie już. Wiecie co, jeszcze raz, tutaj o, ustawmy się na tych trzech pozycjach. Ale co jest do jasnej ciasnej? Are you for real? Okej, dobrze. Teraz tak. To ustawmy tu. To usuniemy. To na sam dół. Dobra. Nie, wiecie co, weźmy sobie na razie, tylko ustawmy tak, o. I tyle. No dobrze, mam nadzieję, że teraz już będę mieć na tyle dużo sił obronnych, że będę mógł coś ogarnąć. Oje. Division Defense? Tak, Division Defense weźmy sobie, ustawimy. Ej, do
cholery jasnej, co jest z tą grą? Co wy tu robicie? Dlaczego wy tu mi nie wysłaliście ani jednej jednostki w to miejsce? Aha, super. Okej, no trudno. A, przegrałem. Przegrałem, ale no cóż, trudno. Widzę, że jednak nie udało mi się wygrać Peru. No trudno. What the hell? Dlaczego Angola ma tyle punktów? What the fuck is that? To dobra. Wy what the fuck? Jak wy to zrobiliście, że straciliście całą prawie armię przeciwko Rosji? Wiem, że Russia OP, ale bez przesady. A wy bijecie się z kim? Z United Kingdom. Okej, ale Otomani są fajni. No dobra. No cóż. Chociaż to było trochę dziwne, ale niech będzie, chociaż też trochę mogę pokazywać, jak przegrywam serię, więc no cóż, trzymajcie się, hej, hej.